Biznes to rozmowy. 4 października 2012 roku. Nie ma biznesu bez rozmów. Dlatego Kongres Neti odbywa się pod hasłem Biznes to rozmowy. Kongres jest platformą wymiany doświadczeń o nowych technologiach i ich zastosowaniu w biznesie. Daje wiedzę na temat rozwiązań teleinformatycznych oraz innowacji technologicznych. Szeroko pojęta komunikacja w biznesie, trendy i perspektywy dla biznesu to myśli przewodnie niemal każdego wystąpienia. Co roku w kongresie bierze udział ponad 1000 osób. Od początku partnerem tego opiniotwórczego wydarzenia jest TVN CNBC. Tym, co wyróżnia Kongres Biznes to Rozmowy od innych wydarzeń w Polsce, to krótkie, dynamiczne i niezwykle inspirujące wykłady, wzorowane na formule TED. W kilku streamach tematycznych prowadzonych jest ponad 15 sesji. Towarzyszą im debaty z udziałem przedstawicieli biznesu, dziennikarzy i pasjonatów nowych technologii, prowadzone przez Romana Młotkowskiego. Wystąpienia transmitowane są w TVN, CNBC i w internecie. Mocnym akcentem każdej edycji jest udział wyjątkowej osobowości świata biznesu. Wśród gości specjalnych byli dotychczas Steve Woźniak, współzałożyciel Apple, Tim Berners-Lee, ojciec chrzestny internetu, oraz Randy Zuckerberg, była szefowa marketingu Facebooka i siostra założyciela portalu społecznościowego. Poza spotkaniem wyjątkowych mówców z całego świata jest możliwość przetestowania rozwiązań usprawniających współczesną komunikację. Specjalna strefa prezentacyjna przyciąga grupę osób zainteresowanych spotkaniem z ekspertami i praktykami w danych dziedzinach. Biznes to rozmowy to także możliwość nawiązania relacji pomiędzy przedstawicielami firm z wielu branż. Spotykają się tutaj zarówno specjaliści, jak i właściciele firm, ludzie poszukujący inspiracji i usprawnień w prowadzonym biznesie. Zaufali nam i współtworzyli kongres znaczący przedstawiciele polskiego rynku biznesowego. Wśród nich Raiffeisen Bank, Microsoft, Ericsson. W wydarzeniu od początku towarzyszą znane opiniotwórcze media. 4. Kongres Neti Biznes to rozmowy odbędzie się 4 października 2012 roku. Zaprezentowane zostaną tematy szeroko pojętego dostępu do zasobów i dzielenia się kontentem w internecie. Jak zazwyczaj, przedstawimy różne podejścia do tematyki, chcąc zaspokoić Państwa oczekiwania i odpowiedzieć na nurtujące pytania.